Konferencja prasowa. Zastępie chciałbym powitać wszystkich obecnych. Rotacja to podstawa. Przedłużymy ten pas, mam nadzieję. Będzie w fakt spotkania. Dobrze. Dajmy szansę naszym nowym sprawozdawcom. To boi panowie. Prosimy. Nie wiem, bardzo ładnie. Trzeba robić ładnie. Na bardzo ładnie zaczynać. Dobrze, puchar krajowy. Do boju. Jest to bardzo dobrze. Tak. Do boju. Panowie, ofensujemy w tym meczu. Pierwszy mecz na wyjeździe. I co? Strzelamy pierwszą bramkę. Piąta minuta. Wonderful. Nowe na speedzie go. I gol. Jak to powiedzieć, że trochę osłabę, nie? Zabrałem jeszcze, o kur... Wszystko do niej. No niestety, strzelałem bramkę. No ale... Możemy zaczynać. Zapraszamy do zadawania pytań. Na dzisiaj... Do dzieła, panowie, do dzieła. Do boju, panowie, do boju. No bo nie panuje, to panuje. No bo nie panuje. Lecimy konferencję teraz. Witamy państwa, jesteśmy już gotowi. Prosimy o zadawanie pytań. Koncentracja. Champions. Witamy piłkarze już na boisku i przed nami 90 minut prawdziwych emocji.
Ja nazywam się Dariusz Szwakowski, a obok mnie siedzi Jacek Laskowski. Przed nami rewanż 1/8 finału UEFA Champions League. Jeden z zespołów pożegna się dziś z rozgrywkami. Piast Gliwice zagra z Paris Saint-Germain. To już drugie spotkanie tej pary. Po pierwszym bliżej awansu są obecni gospodarze. Dziś wystarczy im tylko postawić kropkę na i. Ale czy tak się rzeczywiście stanie? Historia zna różne rozstrzygnięcia, w tym niesamowite remontady i odwrócenie losów całego dwumeczu. To właśnie za to kochamy rozgrywki typu przegrywający odpada. 4, 7, 8, 9. Coś tam się zanima, co zanima. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Zobaczymy, co teraz zrobi. Teraz na pewno! Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Pełni zasłużone prowadzenie. Przez większość czasu zespół miał wyraźną przewagę. W końcu ją udokumentował. Naprawdę doskonale się znalazł w tej sytuacji. Uderzył z bliska i nie dał bramkarzowi żadnych szans. Ktoś powie, łatwa bramka, ale zachował się tutaj jak prawdziwy lis pola karnego. Do końca meczu 7 minut. Ależ go wypatrzył, ależ sprytnie zagrał prostopadłą piłkę. Jest bramka! Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Fantastycznie się złożył i posłał piłkę prosto w dolny róg bramki. Pięknie wycelował, piłka wpadła tuż przy słupku, bramkarz bezradny. To w zasadzie potwierdza wszystko, co do tej pory widzieliśmy. Dziś zwycięzca może być tylko jeden. Nie da się ukryć. Byliśmy świadkami pełnego profesjonalizmu. Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. To musi być gol. Uła. I jest bramka. 3-0. Kilka centymetrów i nie byłoby gola. Tym razem jednak piłka po odbiciu od słupka padła do bramki. Mniejsza. Mamy podwyższenie wyniku i tak już było właściwie po meczu, ale trener na pewno będzie zadowolony, że jego drużyna gra do końca. To już jest knockout. Pozostaje czekać, aż sędzia li... Dobrze, pola dominacja. Posiadanie piłki tak pełno kłopą to jest. Mamy parę pytań i prosimy o komentarz do tego meczu. Bardzo dziękuję. Dzięki za marsz. Chyba nie upadło. Eliminacja najwyższa z tego typu. Ten awans jest przyjemny. Po Francuzie jest.